Witajcie. Dzisiaj robimy żarełko na wypasie. Tu już mamy przygotowane składniki. Łoscypek, kabanosik, fasolki różnego rodzaju i makaronik. Zupę chińskich już przygotowany. Wrócimy do Was w kolejnym etapie. Najpierw sobie dodamy kabanosika. I z kabanosikiem pracujemy tak, żeby był ciemny i tak jakby spieczkowaty. Jakiś dziwnie niepokrojony. A, jednak pokrojony. Na początek robimy ten proces. Na samym końcu dopiero będziemy dawali łoscypka. Wrócimy do Was za jakiś... Teraz sobie zasmażamy. Makaron odrobinę koloru dostał. Teraz dodamy odrobinę, troszkę więcej, bo chcemy dzisiaj na ostro skorpiona. Za chwilkę do Was wracamy. Jak już nam troszeczkę się przysmażyło wszystko, kabanosika pokażę, jak się fajnie już zrobił. O. I teraz najpierw dodajemy tą fasolkę. Damy jeszcze odrobinę sosiku. Ta ślinka mi poleciała. Liczyłem, że będzie tutaj więcej płynu, tak jak w tamtych. Ale i tak, jak widzicie, walczę dalej. Fajnie się to zaczyna łączyć. I teraz do tego wkracza łoscyp. Ja lubię mieszać kultury. Też ciekawie wygląda. I wracamy do Was za jakieś 3-4 minutki.
Ładnie pachnie. Super pewnie będzie smakować. Wrócimy za chwilkę do Was, jak kamerzystka przetestuje. Cyku, dobra. No i konsumpcja. Ciekawe, takie połączenie makaronu z fasolą. Nawet nieźle, ale ostre. Nie jest ostre. Jest za dużo. Ty pod tak siebie zrobiłeś. Właśnie nie bardzo. A wiem. Tutaj główny agresyw. Przestępca. Ale co, jak oceniasz te kabanosiki, jak się zwęgliły i całe połączenie? Nie miałam kabanosa w ogóle. Super. W tym. Jeszcze raz. Tu się wypowiada. Nie zjadła, nie skosztowała, ale się wypowiada. O, z kabanosem. Bardzo dobry. No, to pozdrawiamy Was, życzymy Wam zdrówka i nie ześwirujcie podczas tej kwarantanny.